Idziemy dalej za Matką Bożą. Jeśli mnie Polska posłucha, mówiła wczoraj Maryja, i okaże pokorę, oczyszczę ją również w środku i uwolnię samo jej miasto. Oczyszczę w środku, to dziś to już w formie alegorii, ale to na pewno Panu Bogu chodzi też i między innymi o biskupów, kapłanów i o rząd. I uwolnię samo jej serce, czyli Warszawa, a środek Polski to są dzieci, kapłani rządzący Polską. Matka Boża chce to wszystko oczyścić i da się to dzieci uwolnić, to Polska będzie bardzo szczęśliwa. To orędzie było z września. W ramach tego orędzia Matka Boża mówi: teraz jednak szatan rozpocznie walkę z wami. Dzieci, mówię po sobie. Tylko dyscyplina. Pozwolisz tylko na mały luz, wszędzie wchodzi. Dzieci, jest coś nieprawdopodobnego. Ile on, to co się dzieje od września tamtego roku, kiedy słucham waszych meldunków, pokornie wam tylko mówię to, co powiedziała Matka Boża. Teraz jednak szatan rozpocznie z wami walkę. Widok wie, że jest koniec. Zna pewne tajemnice, bo jak się one wydarzały na ziemi, no to je już zna, rozumiecie? Więc wie, że się kończy. Nie lękajcie się go, wierząc w moją opiekę. Pamiętacie, był taki dramatyczny tydzień w moim życiu. To był gdzieś styczeń, luty. I wtedy błagam panią Agnieszkę, powiedz Bogu, że nie wytrzymam. To jest nienormalne, co robi. I Pan Bóg daje wtedy akt szczelisty. W imię, mówimy na głos, w imię Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszej Matki, która swoim niepokalanym poczęciem miażdży głowę starodawnego węża, wyrzekam się szatana i jego spraw, ukrywam się w niepokalanym sercu Maryi, mojej Najświętszej Matki. Amen. Pan Tadzio, ani me, ani be, ani kukurygu, we czwartek robię egzamin przy świadkach. Żeby tego nie... Pan Tadzio, mój ukochany lektor, patrzę, chłopy mówią i dopiero jak popatrzyłem wzrokiem przenikliwym na niego, zaczął ruszać wargami. Powtarzam go, idę spać, budzę się w ciągu dnia. Dzieci, jest to ogromna pomoc. Mamy Matkę Bożą. Nie lękajcie się go, wierząc w moją opiekę. Wszyscy jednak weźcie głęboko sobie do serca moją prośbę. Pragnę dokonać w tym narodzie niezwykłej rzeczy. To jest prośba Matki Bożej. Moja intencja to ocalenie Polski od napaści nieprzyjacielskiej wewnątrz i na zewnątrz kraju. Jeśli mnie posłucha i okaże pokorę, posłucha pokuta narodowa i nasz zakon obrońców wiary, krzewicieli kultu, trzeci punkt, zaciąg do królowej Polski w niebo wziętej. Ogłosiłem wam na 19 maja mobilizację i powiem wam, ilu się zgłosiło chętnych Polaków. Do zaciągu na razie 700 Polaków. Dzieci, to gorzej niż by kod na pokład. Nie ma czym to porównać, rozumiecie? Chcecie rakiety? Będziecie je mieli. Chcecie atom nad Warszawą? Będziecie ją mieli. Bo dzieci, jeśli mnie posłucha, weźcie jednak głęboko wszyscy do serca moją prośbę. Teraz Pani Niebieska
precyzuje jeszcze ją bardziej. Odmawiajcie codziennie różaniec święty za ojczyznę. Już teraz wiem, jakie jest zobowiązanie do zaciągu Matki Bożej, Królowej Polski w niebo wziętej. Codziennie odmawiać różaniec. Nie mów mi, że nie masz czasu. Kup sobie kilo pieprzu i zjedz. Powiedz mi, czy ci przeszło. Każdy, kto mówi, że nie ma czasu, moi drodzy, niech sobie kupi kilo pieprzu. I na pewno będziesz już dobrze popieprzonym facetem czy babą. Odmawiajcie codziennie święty różaniec za ojczyznę, prosząc o moją obronę. Pan Tadziu ma jakieś postanowienie, że oprze tak wokoło nagle? Bo myślałem, coś się stało, patrzę, świeczki się pali, oprzedł i wrócił. Wewnętrzna procesja w czasie kazania, no bo tak to trzeba nazwać, jak już kółeczko zamknięte, to mamy wewnętrzną procesję pana Tadzia wobec kazania, w czasie kazania. Jesteś moim aniołkiem i radością. Ponadto chcę, abyście zanurzyli ją, czyli ojczyznę, w ogromie miłosierdzia Bożego przez codzienne odmawianie koronki do Bożego miłosierdzia. Dzieci, zaciąg Królowej Polski Niebowziętej, codziennie różaniec i koronka do miłosierdzia. Przestańcie beczeć, stękać. Dzieci, tak umrzecie, kapujecie? Tu koło pana Józia siedział wczoraj Stasiu Grzeski, nasz rycerz, 66 lat. Dzieci walczy z życiem. Wsiało pogotowie. Jutro możesz być ty, ja. Jak to? I co wtedy panu Bogu powiesz? Przypominam, na tamtym sądzie już nie ma dyskusji, rozumiecie? Tylko narzuca się wam obowiązkowo film, który chcecie czy nie chcecie, musicie oglądnąć o sobie, no i usłyszycie wyrok. Macie tylko tyle do powiedzenia. Dwie rzeczy. Pozytywna: Jezu, przepraszam i kocham cię bardzo. Negatywna: obrażasz się, no i idziesz do szatana. Dzieci, to jest... Ten sąd jest bardzo krótki. Jeśli byłeś mądry za życia, to przy twoim boku stanie adwokatka. Maria, bo ją powołałeś na zarządczynię swoich dóbr i adwokatkę w godzinie śmierci. Jeśli go nie zrobiłeś, po prostu licz na siebie. Ale w tej godzinie strasznie atakują demony. Przegrasz. Bo nie licz na to, że po twojej śmierci ktoś się będzie za ciebie modlił. Chyba, że jesteś rycerzem. I póki ja żyję, gonię wszystkich rycerzy. Kto nie odmówił za ostatniego rycerza, brewiarza, 50 złotych kary. Skarbona. Dzieci, to nie ma dysputy, że nie było czasu. Na to masz 3 dni. Jesteś w zakonie rycerskim? To nie ma kwękania. Macie teraz rewelacyjne świadectwo swojego życia duchowego i umiecie tylko o kapłanach biadolić, jacy są. Oni mają brewiarz, rację. Jak oni nie mówią, to jak będą silni? Jak ty nie mówisz, kim ty jesteś? Pustostanem. Dałeś przysięgę i co dalej? Skarbona tam się ma napełniać, rozumiecie? Bo mam problemy z dzwonem na 19. Trzeba 800 tysięcy, a mamy 250. Skarbona nadgoni. Ja wiem, gdzie są poukrywane pieniądze. W waszych sumieniach. Różaniec, Maria mówi, odmawiajcie w skupieniu. Wybaczcie, że was tak dzieci cisnę, ale w tych waszych zakonach ja jestem jedynym rektorem, ojcem duchownym i prefektem. Nie wglądam w dzienniczki duszy, ani twoje zobowiązania, ale przychodzi moment, skoro Bóg powiedział orędzie, że najbardziej zawodzą go ci, którzy dali mu słowo honoru, a nie spełnia obowiązków. No to dzieci. A jak usłyszałem kilka meldunków, ja wam tu dam. Pamiętajcie, 15 kwietnia to wybuchło. Jeszcze po wydarzeniu, które Bóg równe rok temu zaplanował. Dziś rok temu zaczęła się godzina W. Ona się coraz bardziej przybliża. Dzwon Chrystusa Króla Polski
mam już określić nadzieję, bo tam będziecie mieli fragmenty daty. To musicie dokonać wyboru, kiedy to będzie. Widzicie, ta skarbona Chrystusa Króla jest błogosławieństwem. Ta pomyłka pana Jacka, że zrobił taką zarąbiastą skrzynkę. Śliczne dzieci. Dzieci, ona była pełna, rozumiecie? Takich skrzynek nie ma w żadnym kościele wielkim jak u nas na dzieci. I ona była pełna, wypełniona przez moich ukochanych rycerzy, zakonników, słuchaczy. Czy rozumiecie mnie? Ręka do góry. Kto tam rzucił ofiarę? Ja zamykam oczy. No, patrzę na prawą stronę. Połowa. A kto ma coś jeszcze na sumieniu, a nie rzucił? Ręka do góry. No śmiało, wysoko. Pan Andrzej, no dzieci, to samo. Dzieci, ja wiem, gdzie mamy ukryte pokłady złota w naszych szeregach. To wy jesteście nadzieją na dzwon, na kielich królowej w niebo wzięte. Dzieci, tam jest skarbona i tam jest twoja prawda. To jest twoje zadośćuczynienie. A dopiero jak was pogonię za rekolekcję zakonna, dzieci, to już jasno ustalam. Przeliczę, jaka cena jest i tyle. Nie macie bólić. Jaki to problem? Jak to można, że nie masz czasu? Nie masz czasu, musisz mieć pieniądze. Przecież Kościół nieprzypadkowo Pan Bóg wymyślił. Modlitwa, post i zadośćuczynienie, nie? Na coś musisz mieć jakieś wyjście. Modlitwa, pokuta, zadośćuczynienie. No przynajmniej jedno złapcie, nie? Żeby się ratować. Nie tylko dziesiątek, ale cały różaniec, mówi Maria. Nie tylko dorośli, ale również dzieci. Macie dzieci, macie wnuków, jak was tylko odwiedzają. Zaraz mówcie różaniec z dziećmi, bo Pan Bóg co mówi? Dzieciom Bóg nie odmawia niczego. Mały Augustyn powinien z mamą codziennie mówić różaniec za ojczyznę. Mały Augustyn wiele wyratuje. Już nie mówię o mojej Filomence. Ty wiesz, o co chodzi. Ty już jesteś na tyle dorosła, że sama przylatujesz do Wieczernika. Ty jest nasza nadzieja. No, szukamy punktów najsilniejszych w naszej bitwie. Dzieciom Bóg nie odmawia niczego. Stańcie się więc jak dzieci, aby dorównać w pokorze waszym dzieciom i w ufność ich prośbom. Będziecie odmawiać część bolesną na kolanach lub leżąc krzyżem. Czyli w naszym kalendarzu jest to wtorek i piątek. Jeśli zapomnisz, bo czasami mnie też wyskoczy, to leżę krzyżem w drugi dzień lub lecę drugi różaniec. Da się dzieci wyćwiczyć system. Da się wyćwiczyć. Tylko trzeba sobie dołożyć karę duchową. Będziecie odmawiać część bolesną na kolanach lub leżąc krzyżem. Albo w tej tajemnicy, aby w tej tajemnicy silniej zjednoczyć się z cierpiącym Jezusem. Pozostałe tajemnice mogą być odmawiane również w podróży i w marszu. Czyli Pan Bóg klepie naszą ideę, że mamy kasetę z różańcami księdza Piotra i pustelni. No i modlicie się, mamy nieszpory, pacierze, jedziesz autem, włączasz, no i... Lub też w marszu to mamy pielgrzymkę na wykrot, czy naszą pokutną, to co robimy, dzieci, no i odmawiamy. O, Bóg to akceptuje. Jeśli we wtorek dzieci idziecie, maszerujecie, macie pielgrzymkę, no to pozytywne, nic się nie dzieje, wieczorem odmówicie na kolanach drugą część. Lub w środę. Coś musicie ustalić. Pozostałe tajemnice mogą być również odmawiane w podróży i w marszu. Ale tę jedną część starajcie się właśnie odmawiać na kolanach. Jeśli ktoś odmawia cały różaniec, niech przynajmniej jedną część odmawia na kolanach. To będzie część za ojczyznę. Jeśli ktoś odmawia cały różaniec, czyli ile części? Cztery. No wtedy ty gorliwy masz
jedną część codziennie na kolanach. Tą za ojczyznę. To będzie ta część za ojczyznę. Bici, cieszę się, że mam was, że mogę realizować plan Boga, wyrażać, moi drodzy, to, co pragnie Maria. Dzieci, że płonę, to nie dziwcie się. Jeśli usłyszymy po południu zdanie, Polska ma również wypełnić wolę Boga jako naród i od jej fiat zależy przyszłość świata. Medialnie wam nagadali, że od Ameryki zależy przyszłość świata. Grabieże i barbarzyństwo, tak. Że od Unii Europejskiej zależy przyszłość świata. Wiecie, jak się oni boją? Chcą budować kolejne tarcze, powoływać armię. Czego oni się boją? Przecież oni głoszą pokój, tak czy nie? Głoszą równość, głoszą braterstwo. Jaka to schizofrenia? Jaki jest ich pokój? Ich pokój nazywa się wojna, nienawiść, podziały, kłótnie, korupcja. To wszystko spływa z góry i później tu jest wlewane. A jak to bliżej wygląda, to już wam powiem po południu, a teraz mówię. Amen. Zapłacę.